Suche dni i posty w Adwencie, jak święty Leon papież pisze, na to ustanowione zostały, aby Bogu złożyć ofiarę wstrzemięźliwości za zebranie płodów z ziemi. Cóż bowiem może być skuteczniejszego od postu, którego zachowaniem zbliżamy się do Boga, odpychamy od siebie czarta i pokonujemy pokusę grzechu. Poszczenie było zawsze pokarmem cnoty. Oprócz tego zaprowadzono ten post w celu wybłagania u Pana Boga dobrych kapłanów, gdyż Kościół od najdawniejszych czasów udziela święceń w czasie suchych dni. Podczas dzisiejszej mszy ogłaszano ludowi nazwiska kapłanów mających odebrać święcenie. W tym przeto czasie jest powinnością naszą prosić Boga przez post i w modlitwie, aby ludowi chrześcijańskiemu dał dobrych księży. Jest to dar dla wiernych najcenniejszy. Słusznie przypuścić możemy, że Bóg tym chętniej się przychyli do prośby swych dzieci, im goręcej go o to prosić będą, lubo z drugiej strony trudno zaprzeczyć, że nieraz Pan Bóg karze grzechy ludów, dając im złych kapłanów. Widoczny w dzisiejszych czasach brak kapłanów winien każdego szczerego katolika spowodować do przepędzenia suchych dni na modlitwie i poście. Prócz tego są te suche dni przeznaczone do lepszego przysposobienia się na uroczystość Bożego Narodzenia. Do tego też z celu zmierzają modlitwy mszalne, lekcja i Ewangelia tych trzech dni. Suche dni i posty w Adwencie, jak święty Leon papież pisze, na to ustanowione zostały, aby Bogu złożyć ofiarę wstrzemięźliwości za zebranie płodów z ziemi. Cóż bowiem może być skuteczniejszego od postu, którego zachowaniem zbliżamy się do Boga, odpychamy od siebie czarta i pokonujemy pokusę grzechu. Poszczenie było zawsze pokarmem cnoty. Oprócz tego zaprowadzono ten post w celu wybłagania u Pana Boga dobrych kapłanów, gdyż Kościół od najdawniejszych czasów udziela święceń w czasie suchych dni. Podczas dzisiejszej mszy ogłaszano ludowi nazwiska kapłanów mających odebrać święcenia. W tym przeto czasie jest powinnością naszą prosić Boga przez post i w modlitwie, aby ludowi chrześcijańskiemu dał dobrych księży. Jest to dar dla wiernych najcenniejszy. Słusznie przypuścić możemy, że Bóg tym chętniej się przychyli do prośby swych dzieci, im goręcej go o to prosić będą, lubo z drugiej strony trudno zaprzeczyć, że nieraz Pan Bóg karze grzechy ludów, dając im złych kapłanów. Widoczny w dzisiejszych czasach brak kapłanów winien każdego szczerego katolika spowodować do przepędzenia suchych dni na modlitwie i poście. Prócz tego są te suche dni przeznaczone do lepszego przysposobienia się na uroczystość Bożego Narodzenia. Do tego też z celu zmierzają modlitwy mszalne, lekcja i Ewangelia tych trzech dni.